Witam. Przede wszystkim gratuluję broni zwycięstwa, ale oprócz zwycięstwa gratuluję konsekwentnej realizacji planu wdrażania młodych chłopaków, zwycięstwa Pro Junior System, bo myślę, że to jest dodatkowy atut, ta konsekwencja działań i przekonanie w tym, co robicie od początku do końca była rzetelna i tutaj słowa uznania. Co do meczu, to myślę, że pierwsza połowa średnia w naszym wykonaniu. Mieliśmy problem z takim konsekwentnym działaniem w skokach pressingowych. Coś, co przykładało się, że nasza gra była trochę rozerwana, zarówno w ataku, jak i w obronie. W pierwszej połowie boli mnie też to, że gdzieś tam na gorąco, ale sędzia nie uznał nam bramki rzutu rożnego. Ja mam wrażenie, że tam była prawidłowo zdobyta. Natomiast odcinając już tą sytuację, w przerwie dokonujemy korekty ustawienia. Napędzamy się na nowy początek. Myślę, że bardzo dobre wejście w drugą połowę. Zdominowaliśmy gospodarzy, strzelamy bramkę na 1-1, potem mecz się wyrównuje. Mamy sytuację, po którym nasz zawodnik rzutu wolnego trafia w poprzeczkę. Może gdyby wpadła, to my byśmy wygrali ten mecz, ale stało się inaczej. Przeciwnik wykonuje idealny książkowy przerzut do skrzydłowego, który pierwszym kontaktem przyjmuje, drugim wgrywa piłkę między linią obrony a bramkarza i napastnik finalizuje. Myślę, że książkowa, wzorowa akcja, za to również brawa. W końcówce można powiedzieć, że waliliśmy go w mur, albo że pogubiliśmy się, bo gdzieś tam rotacje na pozycjach nie dały pożądanego efektu i nie stworzyliśmy klarownej sytuacji, żeby wyrównać na 2-2. Boli, bo myślę, że remis był w naszym zasięgu, ale taka jest piłka. Dziś wygrali gospodarze i cóż, gramy dalej, przed nami jedna kolejka i musimy ten mecz wygrać. Dziękuję. Mateusz Dudek, trener Broni Radom. Panie trenerze, poprosimy o ocenę meczu, może taką krótką ocenę tego ostatniego tego sezonu, który zakończył się na Artowicza 9. Tak, no tutaj myślę, że najpierw podsumuję spotkanie. Zgadzam się z trenerem, że były różne momenty. Jestem bardzo zadowolony z pierwszej połowy. Tutaj byliśmy dobrzy w ofensywie, zwłaszcza potrafiliśmy się utrzymać przy piłce momentami i próbować gry kombinacyjnej przed polem karnym tutaj w Igielca. Cieszy mnie dobra postawa młodych chłopaków. Mimo że zdarzają się nam błędy indywidualne, no to gdzieś tam konsekwentnie chłopaki realizowali zadania meczowe, zwłaszcza w ofensywie, ale w defensywie oprócz stałych fragmentów gry też nie mieliśmy wielkich problemów. Więc mówię, jeżeli uważaliśmy na te stałe fragmenty gry, to kontrolowaliśmy defensywę, a w ofensywie no, wyglądało to coraz lepiej. Jeśli chodzi o podsumowanie występów tutaj na Rutowicza, no to generalnie duży pozytyw, duży plus. Rzadko tu przegrywaliśmy, tak naprawdę to był nasz atut, nasze boisko, kibice i w naszym domu dobrze punktowaliśmy regularnie. Myślę, że przyjdzie czas na podsumowanie sezonu, ale tak jak już tutaj zostało powiedziane na konferencji, konsekwentne stawianie na młodych chłopaków, co się przekładało też na ich postępy i to cieszy to, że kończymy wygraną u siebie i no, dużo superlatyw za dzisiejsze spotkanie. Tak, tylko zapytam o środowy mecz, bo chcecie w środę trochę awansem. Też będzie konsekwentnie młodzieżowym składem, jak trener już ma w głowie poukładane. Nie, tutaj niestety nie mogę powiedzieć konkretnie. Zobaczymy jak urazy, zobaczymy jak sytuacja z siłami, ale gdzieś nie będzie dużych tutaj rewolucji. Myślę, że mogą być kosmetyczne zmiany. Rozumiem, że czuwacie cały czas nad tą klasyfikacją problemów, tak żeby już to nie uciekło? Generalnie tak i no, też dajemy tym chłopakom pograć, bo
Pro Junior ok, jedna strona medalu, ale druga strona medalu też nie jest powiedziane, że ci chłopcy młodzi nie będą w przyszłym sezonie stanowili o sile zespołu, bo po to jest akademia, żeby dawać szansę tym młodym chłopakom i też zapewniliśmy sobie przez dobrą pracę ten komfort, że możemy ogrywać młodych na koniec sezonu.